Cześć, z tej strony Jastrzębia Łapa i dzisiaj, w końcu dostałam swoje łapki wschód słońca, więc dzisiaj pokażę wam tą książkę i wszystkie dodatki przedpremierowe. Mam nadzieję, że film mi się spodoba. Zapraszam do oglądania. Na początku dodatek, który jest w każdej przedpremierowej książce, czyli karta. Mamy taką kartę, tutaj oczywiście mamy okładkę i na dole tytuł książki, czyli Wschód Słońca, jak w każdej przedpremierowej karcie. I z tyłu mamy numer, ja mam akurat 552. 552 to jest w sumie jeden z wyższych moich numerów, bo chyba mam tylko dwa wyższe numery od tego. No tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Mamy też takie lwy przy numerze, dwa gwiazdki i tutaj takie też pyszczki kotów w rogach. No i ogólnie bardzo ładna karta. Jedna z lepszych, naprawdę mi się podoba. Następnym dodatkiem jest bryloczek. Nie będę pudełka, w którym jest on, bardziej pokazywać, ponieważ po prostu już nagrywałam raz to ujęcie i mega mi się odbija wszystko w tym pudełku. Jak na przykład tutaj widzicie, ja z siebie łapę, ona się odbija, mój palec też. No i nie chcę po prostu, żeby moja twarz też się odbijała, więc po prostu pokażę wam z tego pudełka, ale to jest tylko po prostu zwyczajne czarne pudełko. Już i no jeszcze wrócę na chwilę do tego pudełka, bo w środku jest taki mięciutki materiał, czy coś, nie wiem jak to się nazywa, no ale po prostu jest mięciutkie i właśnie w tym jest bryloczek. Właśnie tutaj z okładką, bardzo ładnie, tym razem jest okrągły. To jest mój drugi już bryloczek w kolekcji. Pierwszy jest z zaćmienia i on był taki prostokątny. Był taki... nie był okrągły. Właśnie. Tu go mam. Jest taki prostokątny. Więc... ten jest okrągły. I właśnie już wam go wyjmuję i pokazuję. Bryloczek bez opakowania prezentuje się tak. No nie zmieści mi się cały w kadrze, więc go pokażę tak. Tak się prezentuje. No jak mówiłam, jest okrągły. I ogólnie to też były dwa rodzaje bryloczków. Takie właśnie z czarnymi tymi tutaj końcówkami zaczepionymi o to kółeczko. I czerwonymi. Ja akurat trafiło mi się z czarnym i mega się z tego cieszę, bo w sumie z czerwonym mi się nie za bardzo podobały bryloczki, a z czarnym to mi się podoba po prostu, bo jak dla mnie to czerwony trochę nie pasował, ale no to nie była w końcu jakaś większa różnica, po prostu nie mieli materiałów czy tam coś, no i dlatego właśnie były w dwóch kolorach, ale ja się cieszę, że mam akurat czarny, bo szczerze mówiąc naprawdę bardziej mi się podoba niż czerwony. Ale i tak bryloczki są cudowne. Właśnie tutaj mamy okładkę, a z tyłu mamy takie szare. Ja na początku myślałam, że to jest jakiś magnes czy coś, ale to nie jest magnes, po prostu takie coś z tyłu. Więc no, nie jest to magnes. I teraz ostatni dodatek, czyli naklejka. Jest to moja pierwsza naklejka w kolekcji i nie mam pojęcia, ile naklejek było przed tą. Ale chyba była naklejka z Mrocznej Rzeki, tak mi się wydaje. I chyba też z Zachodu Słońca, ale nie jestem pewna. No nie mam pojęcia, ile naklejek było przed tą, ale no to jest moja pierwsza. Tak się ona prezentuje, tu jest oczywiście okładka. No i jest ona całkiem spora, wypukła, nie będę jej podnosić. No bo po prostu się w niej odbijam też, no i po prostu nie chcę, żeby tam była moja twarz. Więc to tyle jak na naklejkę, po prostu jest ładna, taka okładka po prostu wypukła jest. No i ja jej nigdy nie przyklejam po prostu, bo naklejki są super, ale no nie chcę jej nigdzie przyklejać, bo no się boję, że po prostu się zniszczy. Tylko po prostu będę ją sobie trzymać w moim pudełku, gdzie są wszystkie dodatki. No i tyle o naklejce. Mam tu też oczywiście książkę Wschód Słońca, naprawdę śliczna okładka. Bardzo mi się podoba też to, że kot tutaj nie jest przodem, tak jak w większości książek, tylko jest tak bokiem. No, to jest też bardzo ładna odmiana taka.
Mamy oczywiście napis Erin Hunter, oczywiście napis Wojownicy. Bardzo mi się podobają ogólnie te złote napisy, są super. I no też seria Potęga Trójki. Mam właśnie tutaj tego kotka. Myślę, że to jest ostrokrzewiasty liść. W sumie jestem prawie pewna, że to jest ostrokrzewiasty liść, ale możecie mi napisać w komentarzach, jeśli się mylę, czy nie. No ale myślę, że mam rację. To oczywiście mamy tytuł piękny. I tutaj wydaje mi się, że to jest jesionowe futro. Natomiast z tyłu mamy dosyć ciekawy podtytuł. Niektóre tajemnice zabiera się ze sobą do grobu. I szczerze mi się to naprawdę podoba. Lubię takie podtytuły, które zachęcają do przeczytania książki. Z tyłu mamy też ładne tło, połączenie kolorów. Bardzo mi się podoba przy tej okładce. No i też możecie sobie tutaj przeczytać tutaj z tyłu. No i tutaj oczywiście mamy pozostałe książki w serii. I jeszcze z boku mamy też, tutaj mamy znak nowej baśni, numer tomu, serię, tytuł, Pyszek, ostrokrzewiastego liścia i Erin Hunter. No i jeszcze wracając do tego kota, no to na pewno jest jesionowe futro. Ja ogólnie już zaczęłam czytać tą książkę, nawet tutaj mam zakładkę moją z Blasku Gwiazd. No i jestem na jakiejś 30 stronie, bo dopiero wczoraj dostałam tą książkę. Więc no, jestem pewna, że jakoś niedługo ją przeczytam. No i to na tyle w tym filmiku. Jeszcze mogę powiedzieć, że pracuję nad mapem. Może jeszcze dzisiaj nawet wrzucę map, bo no, pracuję ostatnio nad mapem. Pomyślałam, że zrobię map jakiś. No, mam nadzieję, że ktoś się zapisze. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!